Przepiękna. Witam, z tej strony Cezary, wędkarstwo.pl. A więc delikatnie pochmurnie, czas nad rzeczkę. Nad rzeczkę ze spławikiem, cel płotka, może jakieś inne ryby, klenik, jazik, jeszcze spławik i jeszcze rzeczka. Bo fajnie, fajny spławik, fajne łapanie na rzece. Zawsze lubiłem łowić na rzece. Ogólnie na rzece, w łowieniu na rzece się wychowałem, także lecę na rzekę. A Was zapraszam do oglądania i do subskrypcji i do zobaczenia na miejscu. Hej! Siedzi ryba. No proszę. No przed chwilą padał deszcz, przestał padać deszcz, ale to nie jest duża ryba. Ale ważne, że jest. Ważne, że jest. Będzie to nieduży. Przypuszczalnie będzie to klenik. Ale fajnie, że jest. A, to nie będzie klenik. To będzie albo fajna płoć, albo jaj. Bardzo fajna płoć. Tylko tą fajną płoć naprawdę jest ciężko wyciągnąć na bolące. A dzisiaj wziąłem trochę krótszy podbierak. A jest podbieraku. Naprawdę fajna, gruba. Bardzo gruba płoć, patrzcie jaka gruba płoć. Przepiękna. Dawno tak dużej płoci nie złowiłem. Naprawdę, to będzie około 30 płoć centymetrów. Tutaj wyhaczacz trzeba będzie użyć. Piękne płocisko. Wyhaczacz. Wyhaczacz pewnie widok. Pewnie miał problem z wyciągnięciem tej płoci. Ale duża płoć. Bardzo duża płoć. Na pławik. Piękna, gruba, wypchana. Przypuszczam, że jeszcze przed tarłem. Także nie będziemy miał rzucać, tylko wypuszczamy od podbieraka. Mych rośnie. Bardzo ładnie po wodzie odeszła pod samą trawkę. Tak, podbierak nowy. Bardzo fajny, teleskopowy. Bardzo leciutki, czapka gumowana, nie będzie brzydko pachniała. No jak widać, mogę sobie spokojnie go rozsunąć, złożyć. Taka wielkość i przyda się i na spinning, i na białorysk. Jest.
O. Płoteczka, taka fajna płoteczka. Ale gruba, fajna niunia. O, taka płotka. A Piotr z tamtej strony, też przepływanka. Jak Piotr? Przywitaj się. Dzień dobry. Widzicie go dobrze? On kawałek dalej, ale tam ostro wędkuje. Dzisiaj przepływanka, białe robaki, trzy białe robaki na haku i próbujemy. Bardzo szybka przepływanka. Brania są bardzo delikatne, odprowadzanie spławika w bok. Czasami jest przynurzenie, ale próbujemy coś złowić. Jedno przypuszczenie, takie całe, żebyście widzieli, o, było właśnie jakieś branie. Aha, patrz, nie wcięte. Siedzi. Nawet powiem ci szczerze, nie widziałem brania z tak daleka. Albo bardzo delikatnie odprowadzała. Tak. Oj. Delikatnie robaczki trzyma, patrzcie, haczyk do samą wargę. No, trzy płotki już się zameldowały, także odpowiem wam chwilę o zestawie, jak, co i kiedy. No więc haczyk numer 8, trzy białe robaki między haczykiem a stoperkiem jest jakieś 40 cm i drugie tyle między spławikiem a stoperkiem, czyli ołów jest gdzieś tak na środku, żeby końcówkę robaki sobie chodziły tak frywolnie. Spławik 4-gramowy, oliwka 3,5 g i taka szybka, bardzo szybka przepływanka z momentami przystopowania. Tak, żeby ten spławik się na chwileczkę zatrzymał i tą przynętę poderwało do góry i znowu popuszczamy. I takimi skokami obławiamy rzekę, przepuszczając ją co chwilę. Na bolące łowie to już wiecie. Dobra, łowimy kolejne płotki. Jest kolejna, nie wzięła za daleko, ale też nie jest jakaś tam większa. Powoli zmieniam miejsca, szukam tych największych, ale tutaj się trafiło chyba, że biorą mniejsze, aczkolwiek jeszcze parę przepuszczeń, no i znowu będziemy szukać następnego miejsca. Będzie chyba większa, ciutkę, przynajmniej jest bardziej waleczna. No fajna płoć, bardzo fajna płoć. O, taka kluseczka, tylko fajną ma pomarańczową tą barwę jakąś. Zmykaj.
siedzi. Kolejna. Czyżby miała być jakaś większa? Dobrze ciska. Może być ciutkę większa płotka. No fajna płotka. Patrzcie jaka kluseczka. Może nie są to największe płocie, ale jak na rzekę to już naprawdę fajna płotka. O, taka czerwono oka. Jest rybka. Nie wiem jeszcze jak duża. Chyba nie za duża. Cały czas przemieszczamy się w dół rzeki. Nieduża płotka. Ale zabawa fajna. Oczywiście nie nagrywam dla was wszystkich rybek, tylko takie najciekawsze, gdzie jest przycięcie całe. Jest rybka. Ale to będzie malutka rybka. Jest. Jest jakaś ciutkę chyba będzie fajniejsza. Nie, jednak nie. Chociaż też jak na płotkę to fajne rzeczne płotki. Fajne takie rzeczne wędkowanie, przepływanka. O. Jednego robaka musiała zabrać. No mogłoby się dziać. Czy by niżej? O, ale będzie fajna. Fajne było branie. No i jest i fajna ryba. Fajna płotka będzie. O, taka niunia. Ładna. Gdzie masz haczyk? Tutaj. O, taka. No i koniec na dzisiaj. Także kilka płotek się zameldowało. Parę bodajże, może jedna taka naprawdę fajna. Reszta to takie średniaki. Kolega Piotrek po drugiej stronie trzaskał i to solidnie trzaskał, ale po prostu miał albo farta, albo lepszą zaciapę, lepszą miejscówkę. W każdym bądź razie łapał. Może lepsze umiejętności, różnie to bywa. Także tyle z dzisiejszego materiału. Rzeka Krzna, spławik, przepływanka. I bardzo pyszna zabawa, bardzo fajne łapanie. Przepływanka ogólnie jest bardzo, bardzo miłą, przyjemną i wymagającą metodą. Także tyle z dzisiaj z tego materiału. Zapraszam do subskrypcji
i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.